Smog Talk, podcast o grach komputerowych i nie tylko. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu poświęconemu grom komputerowym. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć piękny temat Tomb Raidera serii Tomb Raider i oczywiście jest ze mną Jakub Marilyn. No, dzień dobry. Dawnośmy się nie widzieli. No, tak z tydzień chyba. Tak, z tydzień. No nie. No od niedzieli żeśmy się nie widzieli. Tak, a dzisiaj jest wtorek. Nie widzieliśmy tak. Się od niedzieli, a dzisiaj jest wtorek. Ale no, wy to zobaczycie później. Tak, no ale powiem szczerze, że no... Mam wrażenie, jakby dłużej czasu minęło niż 3 dni. Taki dosyć długi tydzień ten się wydaje. Tak, tak. Bo ciężko, żeśmy pracowali tutaj. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że byliśmy super produktywni przez ten czas. Bardzo, tak. Bardzo. Scenariusz, reżyseria, makijaż. Tak. Dokładnie. Dobrze, oddaję głos Jakubowi, żeby nas tutaj wprowadził, zrobił piękne introduction. Jasne, także witamy w podcaście Smog Talk, będzie to pierwszy tutaj oficjalny odcinek. I w związku z tym, że ja nie znam się na wielu rzeczach, ale na Tomb Raiderze się bardzo dobrze znam, no to tutaj ze Smoczycą żeśmy pomyśleli, że no... Zajęcie się serią Tomb Raider byłoby no, dobrym pomysłem, jednak nie sądziliśmy, na co się piszemy, gdyż jak zaczęliśmy głęboko kopać, to jest taki rabbit hole się jakby trochę nawet robi, bo w kółko można jakieś nowe informacje tutaj wykopywać, gdyż no, nie wiedziałem pewnych rzeczy, o których potem tutaj w ciekawostkach do każdej części wspomnimy. Także tutaj może zaczniemy od takiego małego wstępu. Mam tutaj przygotowaną ściągę, żeby nie było. Tak, ja tylko dodam, że, ponieważ to jest ważne, że jak zaczęliśmy pisać scenariusz, to nie no taki króciutki skrypcik i tak dalej, etc. On ma 10 stron. No. Może kiedyś w jakichś tam bonusach... Pokażemy Wam, jak to mniej więcej wyglądało tak. W wielu fazach produkcji, ale no nie spodziewałem się, że aż tyle stron wyjdzie. Więc tutaj kilka słów o serii Tomb Raider. No to wiadomo, że główną bohaterką jest nasza Brytyjka, piękna, taka biuściasta pani Lara Croft, tak? Gra została wytworzona przez dwie firmy tutaj. Już nie pamiętam, kto był producentem, kto był wydawcą, ale Core Design. Może ty lepiej pamiętasz, kto tutaj się czym zajmował. 10 stron scenariusza i dalej jesteśmy nieprzygotowani. Co? Mówię, że 10 stron scenariusza i dalej jesteśmy nieprzygotowani. No, pewne rzeczy, słuchaj, no, wypadają z głowy. Tak, a zwłaszcza, że Core Design i Eidos to chyba. Byli twórcy, wydawcy Tomb Raidera, to serii Tomb Raiderów klasycznych, bo dopiero tak. Potem... weszło Crystal Dynamics. Tak, no. Ale to dopiero potem. Takie kwestionowalne, że tak powiem, studio. No tutaj oczywiście na początku skupimy się na klasycznych Tomb Raiderkach, gdyż no, jest tutaj bardzo dużo informacji. I tym bardziej, że no chyba ani ty, ani ja nie jesteśmy wielkimi fanami tych nowoczesnych Tomb Raiderów, czyż nie? Tak, mówiąc nowoczesne Tomb Raidery, mamy na myśli oczywiście 2013 i następne. Taka jest moja opinia. A powiedz mi, czemu nienawidzisz nowych Tomb Raiderów? Co tutaj powiedzieć i nie skłamać? Bądź szczera. Okej, tak podstawową rzeczą... już rozmawialiśmy też o tym gdzieś tam prywatnie, że Lara Croft dla nas obojga to jest taka osoba, która wie, czego chce, idzie po swoje, taka pewna siebie i w ogóle.
No a tak naprawdę w Tomb Raiderze 2013, no to gdzieś tam płacze, gdzieś tam biega, gdzieś tam coś tam i w ogóle to jest takie... Ty to ładnie ująłeś, że więcej biegania po skałach i strzelania z łuku niż tak naprawdę eksplorowania tumbów, w sensie grobowców tumbów. No tak, ale tutaj dobrze, że też powiedziałeś, że klasyczna Lara była pewna siebie i tak dalej. Tak. Iż tutaj też potem dojdziemy do tego, że uważam, że Lara była psychopatką trochę, czy tam socjopatką, ale to o tym później. Tak, ja obraziłem się, przeszedłem tę nową Larę, ale ja byłem obrażony od pierwszych sekund, jak ja tylko zobaczyłem, co to jest w ogóle. Nie dość, że pistoletów nie ma. Jakiś krótki warkocz. Kucyk. Czy kucyk, no. Strój no dobra, okej, okay, kucyk miała też w legendzie, okej, okay? Ale to było akceptowalne. Tak, ale miała te larowe, że tak powiem, atrybuty. No, jak sami wiecie, pamiętacie pewnie z moich tam let's playów, no to miałem jakąś tam edycję taką lepsiejszą, więc też trochę byłem jakoś tam napalony. Ale przeszedłem to i nigdy więcej tego nie ruszyłem. A powiedz mi, ty grałaś w te nowsiejsze, czy nie w ogóle? Tak, w 2013 zdarzyło mi się zagrać i no... Również nie byłam zadowolona z tych Tomb Raiderów i nie spotkało się to jakoś z dobrą reakcją u mnie po prostu. No, tak jak rozmawialiśmy, że no taka dzidzia sobie płacze. Dzidzia. Kolec jej przebił nerkę wątrobę i wszystko. No, a kiedyś to by było apteczka i... I już jest, okay. Tak, dokładnie. No. Nieskończona ilość apteczek by była, tak. Tak. Nieważne, czy sobie czaszkę złamała, czy rzęsę. Tak. Apteczka wszystko by wyleczyła. Dokładnie. Ale nie wiem, jak tobie już się ciśnienie trochę na samą myśl nowych Tomb Raiderów podniosło, więc może zmienimy temat, co? Tak, na bardziej przyjemne. Tak, czyli tutaj klasyki. Więc tak, no to może zacznijmy od Tomb Raidera jedyneczki. Tak. Rok wydania, no to jest tutaj 1996. Z tego co wiem, to była jedna z pierwszych gier w ogóle 3D, takich pełnoprawnych w ogóle. Więc dlatego to był taki duży komercjalny tutaj sukces. Ja miałem roczek. Komercyjny. Ten... Proszę? Komercyjny, nie komercjalny. A będzie komercjalny? Komercyjny sukces. No. Franczyzy. No nie, zdawało mi się, że powiedziałem komercyjny, może coś innego powiedziałem. I pytałeś, ile miałam lat. Otóż tak. Mnie wówczas na świecie jeszcze nie było. No Jezu, dzidzia. Dzidzia. No. To w którym ty się roku w sumie urodziłaś? W 98. O kurczę, to jest Tomb Raider 3. Tomb Raider 3, który wyszedł dokładnie tego dnia, którego się urodziłam, czyli 21 listopada. No patrz. Dlatego może to jest moja ulubiona część. A, być może, no. Ciekawa, to fajnie tak się... Ciekawe, nie? Mieć takie tutaj połączenie z Tomb Raiderkiem. Okej. Okay. A która była część, jaką część pierwszą zagrałaś? Trójeczkę, okej. Okay. Spoczko. Fajnie. Takie połączenie mi tutaj z Larką. Jeżeli chodzi tutaj o dostępny, w sensie na jakie konsole tutaj w ogóle pierwszy Tomb Raider był dostępny, no to wiadomo, że Microsoft tutaj, co ciekawe, znalazłem taką informację, że MS-DOS i tak... Musiałem sobie przypomnieć w ogóle, co to jest i teraz już wiem, że to było takie czarne okienko, co jak się odpalało jedyneczkę, to mnie zawsze przerażało, bo zawsze miałem wrażenie, że się... No też miałem może, nie wiem, z 5 lat. Myślałem, że się komputer zepsuje. Nie wiem, czy kojarzysz MS-DOS-a. Nie kojarzę MS-DOS-a i pamiętam, że dopiero potem, jak zagrałam w Tomb Raidera 1, jak stwierdziłam, że jedynkę warto przejść, ponieważ jestem taką wielką fanką serii, a nie grałam w jedynkę, to nawet na stronie
laracroft.pl jest instrukcja, jak odpalić jedyneczkę. Tak w ogóle, taka ciekawostka. I tam jest też opisane ten właśnie MS-DOS. Okej, okay, a w jaki sposób było to tam opisane? A to nie było po prostu kliknąć dwa razy na ikonkę? Nie. Tam było, że uwaga, gra wymaga coś tam. Pamiętam, że jak pobierałam demo Tomb Raidera 1, to było właśnie taki disclaimer, nie? A to były jeszcze czasy przedsteamowe pewnie. Tak. No tak. No były kiedyś kozackie czasy, żeby coś znaleźć w necie, nie? Jak już nie było w sklepach, trzeba było się nagimnastykować. Tak, dokładnie. No. Okej. Okay. Cóż, pozostałe tutaj platformy, no to tak, Sega Saturn, ja nie mam w ogóle doświadczenia z tą konsolą, coś ci to mówi? Nie, zupełnie nic. Z tego co patrzę, no to wygląda podobnie jak PlayStation, ale trochę inaczej. Nazwa właśnie mi się... chciałam powiedzieć, że tylko kojarzę, że wygląda jak PlayStation, że to takie... Powiedzmy coś w rodzaju PlayStation, a to w zasadzie tylko tyle. No nazwa jest taka bardzo nietypowa. Bardziej mi się podoba niż PlayStation. więc tak, no to na Microsofta, tutaj Windowsa, na Sega, na PlayStation to wiadomo. I co ciekawe, na Maca też. To mnie też trochę super, ciekawe. Sprawdzę, może działa. No pewnie te dzisiejsze wersje ze Steama to tak. Ale nie wiem, jak to działało wcześniej. No cóż. No gra... Przypuszczam, że z perspektywy dzisiejszych graczy, no to ta gra wygląda upiornie, jeżeli chodzi o grafikę. Na pewno tutaj wszyscy wiedzą o ostrosłupowych piersiach pani Croft. Tak. I talii, która jest na szerokość jak płyta CD. Tak. Idealna. Tak. Nie wiem, jak teraz dzisiejsze pokolenia by w ogóle odebrały to. Mi się zdaje, że my na przykład możemy w to zagrać, dlatego że mamy sentyment. Co o tym sądzisz? Mm-hmm. Tak. Uważam, że to, że gramy w ogóle w Tomb Raidery, to jest głównie przez sentyment, no bo jakby czasami patrząc z takiego logistycznego punktu widzenia, w sensie na przykład dla mnie już takie anniversary, tak idąc przez te lokacje i tak dalej, to jakby ma więcej sensu takiego logicznego, jeżeli chodzi o taką ciągłość fabularno-planową, tak to nazwę. No bo tutaj wiesz, przesunąć jakiś bloczek, żeby przesunąć dźwignię, która jest w grobowcu, który od paru tysięcy lat, czy tam paruset lat nie był uczęszczany, w ogóle nie był odwiedzany. Rozumiesz, o co mi chodzi? No, tak. No, tak. A w ogóle jeszcze a propos grafiki, to ja odnosiłam takie wrażenie, jak grałam i jak oglądałam let's play'e, to że całe właśnie jakby otoczenie, ono jest takie rozedrgane, rozumiesz? W jedynce, w sensie w klasyku, tak? Tak, w jedynce. Mhm. Że w przeciwieństwie do dwójki już było takie bardziej te wszystkie, wiesz, te lokacje i tak dalej były takie bardziej stabilne. Że jakby kamera się obracała, to tak... Tak. To coś kojarzę. Myślałem, że to tylko na moim komputerze było. No, ja na przykład, jeżeli chodzi o... Nie wiem, ja ogólnie mam bardzo złe jakby orientację taką geometryczną. I gdybym, no nie wiem, jakoś tak kiedyś wyczytałem, że jak jest w jedynce ta plansza ze Sfinksem, już nie pamiętam, jak się nazywa teraz, to że tam jest u góry, że to czarne, to jest niebo. Ja tam nic nie widziałem. Ja całe życie myślałem, że to jest w jaskini. Tak, było coś takiego. Nawet był chyba wątek też poruszany na laracroft.pl o tym, albo na którejś z grup, że jakby... Przepraszam, w CD Action. Poruszany wątek. Taki był, nie? Coś kojarzę. Tak, ponieważ nawet zauważ, że w Peru też to nie było nieba, bo z tego co ja wiem, to że niebo było jakoś ciężko wyrenderować, w sensie wyrenderować. To jest chyba takie
bardziej współczesne słowo, chociaż nie, no w sumie pasuje, no wyrenderować. Że wyrenderować było ciężko, nie, bo że to było jakby bardzo obciążające dla systemu, tak? Komputery, dlatego zostawili, pewnie. Tak, bo w dwójce już mamy niebo, ale w jedynce zauważ, że przecież jak jest jakaś duża lokacja, to ona też jest zacieniona, tak? Ja myślę, że to jakby oszczędność tutaj weszła w grę, wiesz, żeby oszczędzać te wszystkie konsole i procesory. To jedno, a pewnie też mało osób miałoby komputery, które mogłyby też to pociągnąć. Tak. Mi się zdaje, sobie zdawali z tego sprawę, że albo wykierują tak tutaj w klasę średnią, powiedzmy, a nie tylko w osoby najbogatsze. Tak, taką anegdotkę, zawsze mi się zdawało, że tylko Tibia nie ma nieba, a tu jednak. Chociaż nigdy nie grałem w Tibię. Nie, no przecież jest niebo w Tibii, bo się odbija w wodzie. Tak? A ty grałaś? Grałam w Tibię. No ale dobra, Tibia będzie kiedy indziej. Okej. Okay. No to tutaj chyba będziesz ty ekspertem, ale... A to chyba RPG był, nie? No MMORPG. No cóż. Dobra. Jeżeli chodzi tutaj o miejsca, w których, które odwiedzamy w Tomb Raiderze, no to zaczynamy tutaj w Peru, w takich bardzo mroźnych tutaj klimatach. Lara sobie tam wspina się z jakimś tam tutaj przewodnikiem i no jak wszyscy wiedzą, wszyscy przyjaciele Lary giną w pewnym momencie, więc on też zginął. Został zjedzony przez wilczki, niestety. Także potem lądujemy w Grecji, która jest tutaj jedną z moich ulubionych tak lokacji. Zaraz obok Egiptu. A ty masz jakieś ulubione lokacje w Tomb Raiderku? Peru bardzo lubię. Mhm. A jeszcze bardziej lubię wstępniak do Peru. You found Wilcabamba. How quickly can you get to Peru? Natla, to w ogóle to jest postać, która jest dla mnie mega zagwozdką. W sensie, nie wiem jak ty, ale ja zawsze czułem od niej takie coś złego, bijącego. Mhm. I potem oczywiście wyszło na to, że miałem rację, ale nigdy mi się nie podoba jako postać. No potem tylko była taka jedna jakaś tam scena, że pokazała trochę swojej ludzkiej strony w Underworld. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, pamiętam. Jak uciekamy ze statku chyba. Tak. Mhm. Ale ona chyba też jakiś w tym miała interes. Miała, bo ją chyba ta przyjaciółka Lary zamknęła ją w takiej... W słoiku. W słoiku, tak. No, więc tak, z Peru do Grecji i tam są lokacje typu jakieś tam spadające miecze z góry, sale różnych bogów, które swoją drogą nazwami się różniły pomiędzy jedynką a remake'em Anniversary. Mhm. Nikt nie wie dlaczego. A z Grecji dojemy w Egipcie, który jest tutaj już się zaczyna ta straszna część Tomb Raiderka, bo są mutanty. Te mumie właśnie. Mumie, a potem mutanty, masz rację. Tak. Ja nie wiem jak to, ja mam takie PTSD trochę po Tomb Raiderze i boję się strasznie tych jumpscare'ów. O tak, zgadzam się. Zwłaszcza, że dobra, okej, w jedynce jeszcze daję tutaj taki poziom tolerancji, ponieważ zanim był jumpscare, to gra się zacinała. Nie wiem, czy wiesz, bo musiał się odpalić skrypt z muzyką. Tak? Tak. Że było, wiesz, chwila, stop klatka, komputer robił i to dopiero, wiesz. Cóż, no ja już grałem, jak już te komputery były trochę szybciejsze, to może akurat dlatego nigdy tego nie zauważyłem. Ale pewnie na PlayStation to płynniej działało, czy nie? Wiesz co, tak. Jedynka działała płynniej na PlayStation. Wydaje mi się, że też nie było tego rozedrgania, o którym wcześniej powiedziałam, nie? Że te tło tak, że w ogóle te otoczenie tak, wiesz, nie drgało cały czas, nie? Mhm.
Ale zdaje mi się, że chyba silnik, znaczy nie silnik, tylko jakby to, co ma w środku PlayStation, chyba miało trochę więcej i na więcej mogli sobie pozwolić graficznie niż na komputerze. Bo to w późniejszych Tomb Raiderach to też widać różnicę pomiędzy częściami, ale to też za chwilkę do tego pójdziemy. Woda jest też ładniejsza na PlayStation. Chyba jest taka bardziej niebieska, nie? Niebieska i w ogóle te efekty, które są na wodzie, jak tam spada. Mówię akurat tutaj w kontekście trójki na przykład, nie? Jak w Indiach właśnie spadał deszcz, to wiesz, to było takie no bardzo ładnie, bardzo ładna woda. Bardzo ładna woda. Klopelki. Tak, klopelki. No i mamy jeszcze po Egipcie, mamy jeszcze Atlantydę. Tak. Która moim skromnym zdaniem jest naprawdę bo to są Atlantyda / kopalnie Natli, tak? Znaczy kopalnia Natli najpierw, a potem Atlantyda. Tak, tak. I jak chodzimy larką po tej lokacji, jak to wszystko jest z takiego mięsa, które jeszcze tak żyje i pulsuje, no po prostu pomysł super, naprawdę. Bardzo, tak. Bardzo klimatyczne. Tak. Mi to jakoś nigdy nie przeszkadzało, ale pamiętam, że moja siostra miała taki bo to rzeczywiście pulsowało i tak. Nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze był ten dźwięk bicia serca. Tak. I to dodawało takiego mega, mega ciężkiego klimatu. Ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego twórcy Tomb Raidera nigdy nie skończyli jako twórcy gier horrorowych. Bo powinni. Powinni i naprawdę, no wiadomo, nie byłby to klimat tam Silent Hilla czy Amnezji, ale nie wiem, tworzyli taki unikalny klimat, uważam, jeżeli chodzi o to, że się człowiek nie wiedział, czego spodziewać. I takimi prostymi rzeczami można było po prostu przestraszyć. Tym bardziej plus plus te zaciemnienie lokacji, tak? Tak. Gdzie tak gdzie naprawdę szedłeś i wiesz, w nieznane, nie? Tak, gdzie jeszcze w jedyneczce flar nie było. Tak. Tak naprawdę. Dokładnie. Też mnie zawsze w sumie ciekawiło, dlaczego nigdy flar nie było. Może też kwestia graficzna. Ale nie pamiętam, czy w jedynce można już było sobie oświetlać pistoletami? Nie. To się dopiero w dwójki pojawiło. A w ogóle taka ciekawostka a propos pistoletów i grafiki, bo jesteśmy jeszcze tak przy grafice trochę, to obiekty typu jakieś tam dzbanki, garnki, apteczki są w 2D i obracają się razem z ruchem kamery. I tak samo, o jeszcze jedna rzecz a propos, a tak, jak się grało w wersji na komputer, ponieważ no ja tego nie zauważyłam, przynajmniej w wersji na PlayStation. Jak się grało w wersji na komputer, to wystrzał z pistoletu i ten flash, który wychodził przy okazji z pistoletu, to on miał jeszcze taki obrys czarny, jakby był z kreskówki, nie? Jak wiesz, w kreskówce jak się biją, jest taki dymek, że oni się biją, plus ma taki obrys. Tak, pamiętam. No. No pewnie to miała jakąś głębię tam nadać. Tak. Cóż, no to. Te lata 90. Myślę, że to jest dobry pomysł, że jak jesteśmy przy lokacjach, to żeby powiedzieć o. Uważam, że to świetny pomysł. Podziel się ekspertyzą. Tak. Okej, okay. Ekspertyza wykazała, że w Peru. Weszliśmy w posiadanie bossa pod tytułem T-Rex. I też pamiętam, taka dygresja, bo to w sumie śmieszne. Pamiętam, że właśnie byłam świeżo po ograniu Tomb Raider Anniversary i chciałam sobie odświeżyć jedyneczkę, włączam sobie jakiegoś tam let's playeczka i nie pamiętam nawet u kogo to było, może u Ksenki. I proszę Państwa, wychodzi ten T-Rex, gra sobie muzyczka, fajna, bardzo taka dynamiczna. I to jest takie, wiecie, no puk, 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 puk i nie żyje, gdzie w remake'u, wiesz, te kombinowanie z paskiem adrenaliny. A w ogóle, jejku. Słuchajcie, ale to jest w ogóle hit.
Szybciutko dopowiem też, a propos, jak jesteśmy przy T-Rexie. Słuchajcie, jak pierwszy raz grałam w remake, to zupełnie nie zczaiłam, po co stoją tam te trzy takie kolcowe, takie kolce. Tak, takie wałki do ciasta z kolcami. Słuchajcie, ja podziwiam siebie po dziś dzień za cierpliwość, ponieważ ja robiłam ten szał u T-Rexa, ładowałam ten pasek jego, nawalałam cały czas z pistoletów, ponieważ nie ogarnęłam, że przecież są sekrety i można Uzi było zdobyć. Magnum Uzi był, czy chyba też shotguna był, wcześniej można było chyba zdobyć. Nie, magnumów nie było. Magnumy były w Grecji dopiero. Ale chyba shotguna można było magnumy, już zdobyć tak, pier miał, no. Na tej tak. planszy z wodospadem był shotgun. Tak. I słuchajcie, ja po prostu nawalałam tego T-Rexa, on się obijał o ściany i tracił po ułamku życia. Pamiętam moją mamę, która przechodziła kilka razy i mówi, Boże, ty dalej walczysz z tym dinozaurem? Ja. Podziwiam cierpliwość. No, no, aż podziwiam potem cierpliwość. Dopiero... Proszę? Tak, no i w końcu padł tam, nie? No teraz to wiadomo, no ciach, ciach, ciach i do widzenia. Dobrze, to tytułem bossa tak. w Peru, to był T-Rex, tam latały ogólnie te Lost tak, Wally, Zaginiona Dolina, tak? I tam były dinozaury jeszcze, taki Jurassic Park. Dobrze, w Grecji bardzo tak w temacie w zasadzie, ponieważ w Grecji bossem były dwa centaury. I również pojawiły się w remake'u. I też pamiętam, że no, tytułem jedynki to oczywiście pyk, pyk i nie żyje, ale tytułem ale dwójki to na te centaury to było tak, tam... Się nie, nie były łatwe, bo trzeba tak, było ich cały czas czymś, oczywiście nie? unikać. Ale w... Tak, 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 tak. Ale w remake'u to... Pamiętam jeszcze opis na LaraCroft.pl właśnie, że opis jak to zrobić poprawnie, tak, że trzeba tam wyrwać im tą tarczę, coś tam, albo sposób drugi, wskakujemy do wody, płyniemy pod tą lokację, tam gdzie jest sekret i czekamy, aż jeden centaur zabije drugiego. O tym. O, tak, to taka ciekawostka. Tak. I Egipt. W Egipcie bossa jako takiego nie było. Ja myślę, że za traumę bossa, wiesz, mumie zastąpiły tą traumę bossa w Egipcie, które się tam pojawiły. No i Atlantyda. I tutaj był boss. W zasadzie było ich dwóch. Znaczy, dwóch ich są. Są ich dwóch, tak? Pierwszym bossem w Atlantydzie był taki... Mięsek. Glut mięsek taki. Znaczy, nie glut. Taki mięsek właśnie, tak. Torso. No i oczywiście ostatnim bossem była Natla, ale jeszcze bardzo ciekawa rzecz, która nas spotkała w Atlantycie, tak, był tak zwany doppelganger. Tak. W ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, że to, co powiedziałeś w kontekście horrorów, że dlaczego twórcy Tomb Raidera nie zostali twórcami horrorów, bo w ogóle pomysł na to w 96 roku, pomysł na to, żeby zrobić drugą postać, która jakby lustrzanie oddaje ruchy, no po prostu moim zdaniem mega, naprawdę. Tak, robiło tak, to ogromne no to wrażenie. Jednak komputer musiał myśleć chyba dodatkowo, jakie tam ruchy wywołać. Tak. Całkiem taki tutaj tak. unikatowy pomysł. A i pamiętam, że ta sobowtórka, to też taki mięsak był, nie? Ale taki... bardziej tak. w kształtach Lary, nazwijmy to. Tak, czyli kwestia... Przy czym nie pamiętam, czy na przykład w remake'u... Nie pamiętam, czy była ona też była taka mięsna. Mięsna Lara. Mięsny tak, jesz. Ale chyba nie była aż tak obrzydliwa, jeżeli to dla niektórych jest...
Okej, Smoczyco, więc może teraz tutaj jest odpowiedni moment, żebyś tutaj dała na swoją ekspertyzę a propos tutaj warstwy muzycznej. Okej, to zgadzam się, że to jest bardzo dobry moment. Dobrze, kompozytorem muzyki do pierwszych trzech części Tomb Raidera jest Nathan McCree. I pragnę tutaj złożyć ogromny hołd i podziękowanie za robotę kompozytorską, którą wykonał, ponieważ zgodzisz się ze mną, że muzyka z Tomb Raidera posiada specjalne miejsce w Twoim serduszku. O tak, jak najbardziej. Jakby całe życie ze mną jest jakaś tam melodia, czy jakiś dźwięk. Tak. Dźwięk sekretu. Na przykład, tutaj taka anegdotka. Moja ciocia miała w swoim salonie róże, które były złote i wyglądały jak w Tomb Raider 5, więc jak sobie zbierałem, to sobie w głowie mi się otworzyło. Taki, no więc tak, muzyka jest w moim sercu, tak. Dobrze, dalej w takim razie. Postanowiłam wybrać po jednym, po dwa utwory z każdej części i je omówić, ponieważ przypomnę, że Tomb Raider ma 9 części i szykuje się bardzo, bardzo długi podcast o samym Tomb Raiderze, tak naprawdę. Prawda. Tak. Prawda. Dobrze, więc jedynka. Przede wszystkim opening theme, nie opening, Mindheme. To tak. Jak po niemiecku brzmi Mindheme. Tak. Sam główny temat Tomb Raidera składa się dosłownie z kilku dźwięków. Jest takim bardzo prostym. Ten motyw przewodni jest taki bardzo prosty. Tam, ta, ta, tam, taram, tam, 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 tam. Jest to taki bardzo prosty motywik. I tutaj kompozytor po prostu dokonał czegoś cudownego, ponieważ on na przestrzeni gier cudownie bawi się tym motywem. A o tym będę też mówić w kontekście innych części, tak? W kontekście tych soundtracków z menu głównego w innych części. Ale on przepięknie bawi się tym motywem. Różne wariacje tego motywu gdzieś tam się pojawiają w trakcie gry również. I teraz tak z takiego prostego kompozytorskiego, takiego muzycznego punktu widzenia. Więc mamy sobie ten jeden temat, który tak raz pojawia się w oboju. Następnie akompaniuje nam fortepian. Czyli taki flecik. Znaczy, tak prosto. Obój, tak proste. Tak? Tak, dokładnie. Okay. Więc temat pojawia się główny w oboju najpierw. Zaczynają temu towarzyszyć smyczki. I teraz w zależności od wersji nagrania, ponieważ, jeszcze jedna rzecz. Tomb Raider, muzyka z Tomb Raidera, ona była nagrywana na tak zwanych syntezatorach. Wtedy to było takie bardzo popularne. Na przykład muzyka z Wiedźmina pierwszego również będzie z tych sampli się składać, tak? Programie do edycji muzyki. To tak samo tutaj w tym przypadku Tomb Raidera również będzie ona się składała z tych sampli, z tych syntezatorów, tak to kiedyś się nazywało, że muzyka została zrobiona na syntezatorach. Także dopiero z czasem nagrała to chyba londyńska orkiestra jako taką suitę Tomb Raiderową, gdzie tam przewijają się motywy z różnych gier, tak? Że na przykład jak nadchodzi czas na dwójkę, to tam pojawiają się te słynne skrzypce weneckie i tak dalej, zabawa motywiczna z trójki, etc., etc. Tak, to coś mi się obiło tutaj o uszy. Ja nie wiem, czy to już nie było za czasów, jak już mieszkałem tutaj w Londynie, ale jakoś nie miałem okazji nigdy na to pójść, bo chodzi ci o ten koncert na żywo, tak? Tak. Między innymi o koncert na żywo. Ale została też również wydana na płycie. O, tak. To coś nowego, nie wiedziałem. I tak, już wracając do tego głównego tematu z Tomb Raidera. Po jakby pierwszym przeprowadzeniu tematu nagle
zaczyna się akompaniament jakby do tego tematu. I teraz, tak jak mówiłam, w zależności od wersji, ponieważ czasami akompaniuje fortepian, a czasami akompaniuje harfa. I to jest w zależności od wersji, w zależności od nagrania, tak? Po tym pierwszym przeprowadzeniu tematu właśnie jest ten akompaniament harfy czy tam fortepianu. Następnie temat pojawia się w chórze męskim, tak? I to też jest taka bardzo, bardzo prosta, ale bardzo efektowna zabawa, taka zabawa pod tytułem zmieniam oktawy danej melodii. I to jest bardzo takie miłe dla ucha, to jest bardzo przyjemne w odbiorze, ponieważ o, to już znam, ale teraz oni to śpiewają. I wiecie, jeżeli taki przeciętny słuchacz siedzi w filharmonii i leci sobie main theme z jedyneczki, to tak ma, o tutaj coś się dzieje, o tutaj coś się dzieje. Rozumiecie, że jakby ta dialogowość w tym utworze jest bardzo w ciekawy sposób przeprowadzona, ponieważ na przykład potem główny temat będzie wykonywać chór żeński, tak? Gdzie już ta melodia będzie się tak uspokajać, przynosić się na wyższe oktawy i nagle otwiera nam się piękne niebo, jeszcze tam kobietki sobie dośpiewują elegancko do tego, tak? I też nie jest to na jakichś konkretnych dźwiękach, tylko jest to zrealizowane za pomocą wokalizy, co moim zdaniem, w moim odczuciu, dodaje takiej tajemniczości, takiego... Ten temat ma w sobie coś takiego, że ty czujesz, że wyruszasz na super przygodę po prostu, że taki, wiesz, Peggy 12, tak? Że czeka cię niesamowita przygoda, tak? Trójkątny biust i super muzyka. Dokładnie. Tak. I druga rzecz, jeszcze podejrzewam, że coś mi się przypomni. I druga rzecz, która mi zapadła w pamięć, jeżeli chodzi o muzykę z Tomb Raidera, to motyw T-Rexa. I zgodzisz się ze mną, że nie wyobrażasz sobie innego podkładu pod walkę z T-Rexem, jak ten symfoniczno-paniczny podkładzik. Tak, a potem się kończy tyn-tyn. Tak. Tyn-tyn. Tyn-tyn. Tak. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Także tutaj zabawa ale jeszcze takie pytanie, bo teraz już nie pamiętam, czy tutaj, jak to się ładnie tłumaczy na język polski, anniversary. Czy ten sam motyw jest też wykorzystany? W sensie, czy on jest po prostu zmieniony? Jeżeli chodzi ci o T-Rexa, czy motyw główny? Tak. T-Rexa. T-Rexa, nie. Główny był to pamiętam, inny motyw. Że jest. Nie. Inny motyw. To było takie z pompą zrobiony, pamiętam, ten motyw T-Rexa. Taki naprawdę tam blacha i ta cała orkiestra, wiesz, normalnie ja jestem skrzypaczką, to część ludzi może nie wiedzieć, że jestem skrzypaczką. Znaczy, jak ktoś ogląda moje covery na YouTubie, to wie, że tam gram na paru instrumentach. Ja oglądam. I miałam epizod w orkiestrze symfonicznej, takiej szkolnej. I słuchajcie, za każdym razem, jak słuchałam tego motywu z T-Rexa, z Anniversary, to zawsze miałam takie jejku, że stawiałam siebie w tej sytuacji, jak ja bym to zagrała, to z takim naprawdę wielkim niepokojem, ale też taka pompa była w tym. To było tam tego wszystkiego dużo. Ta muzyka była taka... Uderzenia talerza, w ogóle tam się działo, nie wiadomo co. I tak... Takie bardzo dynamiczne, nie? Gdzie w jedynce, no... Ten podkład wprowadzał mnie... Dyrygentowi to pewnie aż włosy wypadły. Zmierzałam do tego, że w jedynce ten podkład wzbudzał niepokój, ale w aniwerku to już w ogóle było, wiesz, overload po prostu, nie? No właśnie. Także takie są moje odczucia co do muzyki z Tomb Raidera, że bardzo mile wspominam ten soundtrack. Bardzo go lubiłam, aczkolwiek nie wszystkie soundtracki, nie wszystkie ścieżki dźwiękowe mi się podobały, bo niektóre to były tak po prostu, wiesz, no
no trzeba coś po prostu, żeby coś tam leciało i tak dalej, tak? Ale jeżeli chodzi o ten main theme i tak dalej, no to jest majstersztyk naprawdę ogromny. A ze wszystkich części, jaki tutaj masz, jaki soundtrack, z której części ci się najbardziej podobał? Mówiąc tu o klasykach oczywiście. Mówiąc o klasykach, kurczę, ciężko jest mi wybrać, bo tak właśnie z każdego Tomb Raidera mogłabym wybrać 2-3 utwory, które mi naprawdę zapadły w pamięć, nie? I tak ciężko, do jedynki mam szczególny sentyment, no bo to jest pierwsza część i tak bardzo zapada w pamięć. Może też moja opowieść wychwalająca jest też podbudowana troszeczkę takim sentymentem do tej pierwszej części. Kurczę. No to dobrze, bo mówisz od serca. Tak, od serca, zdecydowanie. Tak. Na pewno lubię soundtrack z trójki. Na pewno lubię soundtrack z trójki. I główny temat z trójeczki też jest moim ulubionym. Tak bym mogła powiedzieć. Tak. Bardzo. Bardzo. Brakuje mi słowa, żeby określić to, bo to jest. Słychać, że jest to muzyka współczesna, słychać, że jest to muzyka zrobiona na komputerze, ale jednocześnie w ten sam sposób jest ona w jakiś transcendentna dla mnie, tak bym mogła powiedzieć. Rozumiesz, że nie tu i teraz, tylko gdzieś w ogóle ponad. Rozumiesz, że mimo tego, że jest to opowieść o kobiecie, która wie, czego chce, idzie po swoje, to mimo wszystko jest ten motyw fantazy dla mnie. Zawarty w tym, tak. W tym soundtracku, tak? No bo jednak mamy do czynienia w Tomb Raiderze z motywem fantazy, tak? Troszeczkę. No tak, pół fantazy, pół prawdziwe, no bo zawsze jednak te jakieś tam mity, w sensie historia, czy tam lokacje, to jest jednak, no, to jest trochę mitów, które rzeczywiście mają oparcie w prawdziwych mitach, no. W jedyneczce, no Egipt, mumie, w Peru, co tam było, no też jakieś tam świątynie, które no, te cywilizacje tam robiły, no w Grecji, no to Grecja, no to Grecy przecież wiedzą wszyscy. Tak samo z bogami w Tomb Raider 4. Tak, i jeszcze przecież, wejdę ci w słowo, przecież rączka Midasa w Tomb Raider 1. Dokładnie, dokładnie. Tak, no widzisz, zapomniałem o tym. Może dlatego właśnie, że jedynka nie jest moją ulubioną częścią. U mnie pod każdym względem czwórka. Czwórka, ale tu, tylko się tutaj skupię jakby na chwilę na temat jakby muzycznym, a dla mnie czwórka, każdy utwór, nie wiem, może dlatego, że lepsze jakościowo były te nagrania, ale po prostu jestem praktycznie każdy je otworzyć w głowie i uważam za każdy mega klimatyczny. Tak, zgodzę się, zwłaszcza, że tam będziemy o tym mówić oczywiście w kontekście czwórki, zwłaszcza, że tam jest ta zabawa skalą. Że trzy odcinki. Tak, za trzy odcinki. Zabawa skalą też charakterystyczną, tak? Ale o tym w odcinku o Tomb Raider 4. Dokładnie. A teraz dokładnie. Jedziemy możemy... dalej. Przewijamy scenariusz jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Ciekawostki. Jakub, jakie ty masz ciekawostki o serii, o Tomb Raider 1, przepraszam. To znaczy, no powiem tak, że mam ciekawostkę taką, ale to przynajmniej musicie mieć 18 lat. Ci, co nie mają, to proszę zakryć uszki. Dziękuję. Wytniemy. Już. Tak. Więc okazuje się, że jest coś takiego jak Nude Raider, czyli nagi jeźdźca. Mianowicie był to patch, który został tutaj wypuszczony przez jednego z fanów, w którym nasza cudowna Lara Croft była nago. Także mogliście zobaczyć ostrosłupy z sutkami. Po prostu. To z takich tutaj ciekawostek. Oczywiście potem tutaj twórcy, domyślę, co-design i Eidos zdecydowało, że im się to nie podoba, napisali pewnie do tego pana i potem to zniknęło. Jeżeli chodzi o tutaj kolejne ciekawostki, no to na pewno wiecie, że można sobie znaleźć tam na YouTubie filmiki z wersji alfa i z wersji beta. I można zobaczyć, jak bardzo
duży potencjał miał cały Tomb Raider, z tym, że no po prostu ta technologia była dosyć pewnie eksperymentalna. No, dlaczego nie było warkocza? Jest taki filmik, możecie gdzieś tam sobie na YouTubie zobaczyć, wpiszcie sobie warkocz Lary, Tomb Raider 1. On latał, czyli nie ma warkocza Lara. Mnie to zawsze ciekawiło jako dziecko, bo mieliśmy zainstalowaną jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Mnie ciekawiło, czemu ona w tej jedynce nie ma warkocza? I tutaj ani mój brat, moja siostra nie mogli mi odpowiedzieć na to pytanie. No już teraz wiem, dlatego że on by po prostu działał nienaturalnie. Bardzo nienaturalnie. Także tutaj możecie sobie obejrzeć wersję alfa i wersję beta i sami zobaczyć, jakie są różnice graficzne i jakie tutaj możliwości dawał ten silnik. Tutaj jeszcze można dodać, że jak udało wam się ukończyć Tomb Raider 1, który pomimo tego, że to jest już stara gra i no, solucje są, no to niektórzy się, znam osoby, które się poddały, naprawdę, grając w dzisiejszych czasach tego Tomb Raidera, no to zostaje wam jeszcze Tomb Raider 4, Tomb Raider 1, Gold, Unfinished Business, który opowiada o tym, że Lara tam sobie wraca do Egiptu, wraca sobie do Atlantydy i sobie wybija pozostałe reszty mutantów i mumiów. Uważam, że jest to bezsensowny dodatek, gdyż nie ma tam ani jednego filmiku, ani jednej cutscenki, więc uważam, że jest bez sensu. Grałaś w to? Chwileczkę grałam, wiesz? Nie podobał mi się ogólnie. Pamiętam tylko ten początek. Zresztą to jest bardzo częsty zabieg w Tomb Raiderze, w klasycznej części, że po prostu my wpadamy w daną lokację, lecimy z góry, tak? Tak. I chyba tak się zaczynał ten Tomb Raider Gold. Jedyneczka. Od razu. Tak. Jak wpadała na ścianę. Tak. I pamiętam, że chodziło się... Był Sphinx od razu. Z czego? Jeszcze raz powiem w takim razie. Pamiętam, że w Tomb Raiderze 1 Gold zaczynało się od razu od Sphinxa chyba. Tak. No. No to tylko tyle grałam, że tylko tyle pamiętam, bo mi się nie podobało. Ja uważam, że to taka zapchaj dziura. Nie wiem, czy kwestia tutaj, żeby więcej kasy wyciągnąć, no bo naprawdę, ile tam jest, może 6 leveli na krzyż i tak nic z tego nie wynika. Także nie wiem, jaki był tutaj tego zabieg. Opowiesz nam coś może o pani, która podkładała głos? Powiem. Za Larkę? Powiem. Powiem, powiem jej imię i nazwisko. żeby... I tyle. I tyle, dokładnie. Ogólnie powiem tak. Co do dublingu, jak to mówi klocuch, dubling w Tomb Raiderze. Dubling. No ale tu się chodzi taką babą, się strzela. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, ale wydaje mi się, że to jest Shelley Blond, pani, która podkłada głos. No nazwisko to na pewno dobrze, tak. Z tym imieniem to też tutaj... To też ja masz problem, powiedział nie? Shelley. Shelley albo Shelley. Może być Shelley. Brzmi to dla mnie z lekko irlandzko. Przynajmniej po zapisie. No. Tak to wygląda. Jeszcze chciałam powiedzieć, że co do dubbingu w Tomb Raiderze 1 był Pierre, pamiętasz Pierre'a? Mm-hmm. Pierre Dupont. Tak, i on jeszcze tak podkreślał to, że Pierre Dupont, no nie? To było bardzo śmieszne. A to też ta pani podkładała za niego głos? Co? Czy ta pani też za niego podkładała nie, głos? Nie. Chciałam tylko powiedzieć, że nie lubię głosu Lary z jedynki. Lubię z dwójki i z trójki. Ja też nie. Kiedy Lara mówi no. I aha. Czekaj. W trójce chyba nie mówiła. Nie, w dwójce. W dwójce. Mówiła. Tak. Nie podoba mi się dubbing ogólnie z jedynki, tak jak już powiedziałam. O wiele bardziej uważam, że był dopracowany i taki
bardziej pasujący do Lary był akurat w dwójce i w trójce. Z czym się Jakub nie zgodzi? To znaczy, ja uważam, że najlepszą aktoreczką była pani z czwóreczki, piąteczki i szósteczki. Ale to już wszystko w następnych odcinkach. Tak. No ja się też nie zgadzam z tym. Bo ja nie lubię Tomb Raidera 4. Naprawdę? Naprawdę. Zaraz tutaj mnie posądzisz. To będziemy mieli tutaj dyskusję. Tak, będziemy mieli dyskusję. Zwłaszcza, że ja czwórkę przeszłam tylko do połowy. I mnie pokonała. Zapraszam na Let's Play'e Jakuba Merlina. Tak. Tam zobaczysz wszystko. Dawne dzieje. Właśnie. Ale nie, obejrzałam całe u Ciebie. A, to tak. Fajnie, ogólnie to klimat bardzo fajny, ale no, tak jak już będziemy mówić, jest to najdłuższy i najtrudniejszy Tomb Raider z serii. I mnie to pokonało. I to, że jest taki monotematyczny. Bo jednak jedynka... tu masz Peru, tu masz Grecję, tutaj masz te trzecie Egipt i tutaj masz Atlantydę. Te jakby cztery lokacje nie zdążą ci się opatrzyć. Rozumiesz? Tak, no właśnie. Nie zdążą ci się tak opatrzyć, nie popadasz w taką monotonię, nie? No ja bardzo lubię Peru, tak jak już powiedziałam, ze względu na klimat Peru po prostu, że bardzo mnie to jara, że tak. Tam są te wioski, i te domki, i te mumia, lasy. Mumia, tam była, pamiętasz, taka mumia taka wygięta, nie? Tak, która się tak przewróciła na Lara. Która w ogóle jest prawdziwą mumią. To znaczy? W sensie to jest prawdziwe zdjęcie. A... W ogóle te wszystkie właśnie obiekty, co ty mówiłaś, że są 2D, co się obracają z Larą, to są prawdziwe zdjęcia. O. Tylko, że w takiej pikselozie, że to jest pewnie 5P. Bo to wiesz, było na zasadzie, pani Krysiu, a tutaj poprosimy te zdjęcie. Ale pani kierowniku, mi się nie zgadza. No to proszę rozciągnąć. Nie no, żarty, oczywiście, głupie żarty. No dobrze, czy jeszcze jakieś odczucia chciałbyś się podzielić czymś dotyczącym Tomb Raidera 1? Tak, w sensie takie osobiste. Mianowicie Tomb Raider 1 to jest w ogóle pierwsza gra, jaką kiedykolwiek jako człowiek widziałem. Pamiętam, że to w ogóle była pierwsza gra u nas w domu, więc dla mnie to jest, pomimo tego, że jest właśnie mroczna i mam do tej pory PTSD, uważam po tej grze. Jak zobaczyłem pierwszy raz Larę, to ja się totalnie zakochałem i ja nazywałem ją facetką, więc ja mam strasznie jakby takie dobre, pozytywne uczucia z Tomb Raiderem. Więc... pomimo tego, że jest to gra, która no, na pewno z perspektywy czasu nie jest zbytnio grywalna, no to to jest coś, co na pewno będzie zawsze w moim sercu i od czasu do czasu sobie odpalę. Chociaż ta część nie jest moją ulubioną częścią. To tyle. Okej, okay, super. Bardzo się cieszę, że zechciałeś się z nami podzielić swoimi odczuciami. Tak. Nie chcę się tutaj, wiecie, rozczulać za bardzo. No ale zgodzisz się, że jednak to był krok milowy, tak? Tak? Patrząc na taką historię gier po prostu, że to był krok milowy. Tomb Raider, pierwszy. Bardzo, bardzo. Tak. I to, że główna bohaterka była kobietą, gdzie ten cały rynek był przecież tutaj zdominowany przez mężczyzn, nie tylko jako graczy, ale jako postaci główne występujące. Z reguły kobiety przecież były jakieś tam, nie wiem, że trzeba jak Mario uratować jakąś tam kogoś, czy tam Hugolinę. No wiecie, o co chodzi. Takie postacie drugoplanowe. I zdaje mi się, że to też jakby tutaj otworzyło świat gier dla kobiet, że kobiety poczuły się też bardziej w tym pewne, że tutaj główną bohaterką jest też kobieta. Tak, zwłaszcza, to że... Tak jak rozmawialiśmy tak prywatnie, że Lara Croft jest dla nas swego rodzaju autorytetem, tak? Tak, tak. Jakkolwiek by czasami może to zabrzmieć nietuzinkowo, ale tak, tak jest. Tak, w sensie nie dlatego, że lata z pistoletem, tylko... każdy lubi u niej to co innego, tak. Nie? No, ale w takim właśnie kontekście, że jest pewna siebie, oczytana, znająca języki,
taka kobieta z klasą, jednocześnie, która jest trochę sexy, tak? Nawet w sposób, jaki ona się wypowiada, jest taki, z takim zadziorem, tak? No. No i ten brytyjski akcent. Of course. Tak wszystko daje. Tak. Wydaje mi się, że chyba tutaj dopłynęliśmy do końca... Pierwszego odcinka. Pierwszego, tak. Zdawało nam się, że wszystkie pięć części zmieszczą się w jednym odcinku. Nie pykło. Ach, jak żeśmy się pomylili. Tak, dokładnie. Ach, jak żeśmy się pomylili. Bo wiecie, plan był taki, że nagrywamy pięć części, godzina i heja, nie? Przy czym zaczęły się tam jakieś tam, nie wiem, a tu ktoś wszedł, a tu zadzwonił telefon, zaczęły się cięcia i o kurde, już mamy ponad godzinę materiału, także no cóż, trudno. Myślę, że po prostu Tomb Raider... No, nagramy... Tak? Tak, nagramy może dłuższe odcinki, ale będą na pewno bardziej mięsiste i tutaj warte uwagi. Od serduszka, tak, że tak powiem. No, chciałam powiedzieć tylko, tak, że Tomb Raider jest warty tego, żeby o nim mówić. Po prostu. Tak. Mi się zdaje, że ten temat... Tak naprawdę moglibyśmy jeszcze tutaj dłużej siedzieć i gadać, ale... Ale kto to będzie pewno... słuchał? Dokładnie. Do sprzątania, tak? Podcast do sprzątania. A mi się zdawało, że tylko ja słucham podcastów do sprzątania. No dobrze, drodzy Państwo, dziękujemy za odsłuch i takie tam wizualne różne rzeczy się pojawiały w trakcie, także tak, jak ktoś jedzie samochodem, to sorry, nie będzie nic widział, ale jeżeli ktoś nas ogląda, to czasami warto zerknąć, tak powiem, na przyszłość, bo tam się coś pojawia, jakieś zdjęcia, jakieś filmy. Dokładnie. Nasze ciuchy też się będą zmieniać. Tak. Moje włosy się będą zmieniać co odcinek. Tak. Dobrze. Więc... Tak, więc chcieliśmy Wam bardzo podziękować za uczestniczenie w pierwszym odcinku Smog Talk. Zachęcamy oczywiście tutaj do komentarzy, subskrypcji i jak pewnie zauważyliście, będą w tych samych czasach odcinki na moim i na Smoczym kanale. Także możecie sobie oglądać albo u mnie, albo u niej, gdzie wolicie. Albo jak to było 10 lat temu, przepraszam, nie, matko, my się znamy więcej niż 10 lat, to jest w ogóle ciekawe. Tak. No. Zakładało się, pamiętasz? Osobny kanał był Jakub Merlin Let's Play'e i Jakub Merlin Vlog. Taka była kiedyś moda. Tak, było coś. Taka była kiedyś moda. Także nie wiem, może Smog Talk doczeka się swojego własnego kanału. Kto wie? Być może. Zobaczymy. Być może. Dobrze. Zobaczymy, gdzie nas przyszłość zaniesie. Dokładnie. Dziękuję również ze swojej strony za udział w podcaście. Mam nadzieję, że jak jechaliście samochodem, to nie spowodowaliście kolizji i że macie już czysto w domu. Dzięki nam. Tak. Ja też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki za oglądanie i